Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dojechałem przed chwilą na łowisko, nowe łowisko. Tak to wszystko pięknie wygląda. Jest ze mną Mariusz z Agnieszką, kempingiem i spontaniczny wyjazd. Kurde, morda mi się cieszy i tyle. Krótka piłka, pakujemy się i co? Lecimy na nockę. Jest moja Gosia. I kolejna zasiadka, nastawiam się, bo są tutaj ładne jesiotry, nastawiam się na ładnego, dużego jesiotra. I co, nie będę przedłużał z tego względu, że spójrzcie, jak zwykle, patrzcie, co się dzieje za mną. Tam leje, wszędzie leje, potem coś sobie, nie sobie, nagram Wam coś później, chcę jak najszybciej, żeby zestawy wylądowały w wodzie. I co, nie przedłużam. Jedziemy z tematem. Zapraszam Was wszystkich na film. I co? Dobry początek. O! Mam taką nadzieję, że wyskoczy do nas. Jedna spina już była. Jedna spina była? No Mariusz. No jeszcze nie ten czas. Jeszcze jedzie. O! No chodź tu. No co ona taka jakaś? Jeszcze nie. Tak? Czekaj Mariusz. O, jest ładna. No czekaj. Ja ci się kręcę. Ty, nie strasz się tym podbierakiem. Na co? Na dibajca? A jaki smak? Truskawka. Truskawka. Nie mam na mura zielonego, ale nic. Teraz użyłem truskawkę. Nie wywiozę mile z tym. 20 minut maksymalnie. A w które miejsce? A tam w pewnym. Ja tam walę na tę wyspę po prostu mniej więcej. Włożę. Będzie dycha? Co? Ja wtargam. O już, ty, jeszcze dziuba zraz, patrz. No nie napiła się? Ty, bo ty ona łeb, kurde, na po... Op, już. Co? Nie. Teraz mamy to. Tyle. Wol trwał. Co? 15 minut. Pausa na spokojnie. Zaparkowana. O Boże, nie jak, żebym tam pójść właśnie. O jest! O Panie, to nie jest 5 kilo. Ciężko bym sobie nie poradził w życiu. I ważenie. Dobra. Nie dłużej. Pójdź rękę, Mariusz. 8. Zaraz. 9200. Worek to 9 kilo. 9 kilo. No, worek jest pusty, lekutki. Dziewiąteczka. No, piękna sprawa. Dobra, rybka wraca do wody. I co, dopiero co przyjechałem. Posz, ale pięknie idzie. Pięknie, poszedł, piona. Jest moc. Dobra, ja się rozkładam, Mariusz. Nie, ja się rozkładam, bo to czas leci, nie? Pewnie, zaraz jest ciemno. Jeden karp wyjechał. Ja na razie jednego fiderka rozłożyłem, jak widzicie. O, proszę bardzo. Tak to wygląda. I będę nęcił. Pomarańczo 12 mm z pomba. Karpiówka jedna leży. Nie będę daleko rzucał. Tutaj wystarczy, jak zanęcę. Mariusz, nie? 6 metr? Tak, gdzieś na 6 metr. Mariusza karpiówki leżą. Jeden karp piękny wyjechał. 9200, jak żeście widzieli. Tak wygląda łowisko, super. Ale patrz ty, Mariusz, ale tam krowa się wyłożyła. Co? Chodzą. Nie przedłużam.
biorę się za nęcenie z pombem. Zestawy w wodzie, wreszcie dwie wędki wrzuciłem do wody. Rozpadało się, ale ma przestać. Tak jak mówiłem, żeby szybko się zwijać, bo zacznie padać i co? Rozpadało się, ale już co? Przycira się, jak to mówię. Tak to wygląda. Jest pięknie, jest pięknie. Mariusz miał jedno branie do cofki i jedno branie do brzegu, cofkę. Jedna ryba mu spadła przy holu. Jak mnie nie było, bo on był pierwszy i przy mnie wyholował jednego karpia. Ja dopiero co zanęciłem z pomba D-Bite, pomarańczka, 2 mm. I co? Grill się pali, wszystko przygotowane. Kosia, nie gorąco ci? Zaczęło lać. Z moim niewidzialnym kolegą. Nie? Ma za godzinę przestać. Rozpogodziło się. Przerzucam tego fidera. Tego fidera będę zmieniał na noc, na ciężką karpiówkę. Zrobiłem tam zestaw. Pokażę wam później, jak wygląda ten zestaw karpiowy. I tak to po prostu wygląda. Fajnie. Przestał deszczyk padać. Słoneczko wyszło i ma już nie padać, nie? Miałem czerwony kolor, ale coś nie chciało. Także zakładam żółty. Wanilia to jest z kukurydzą. Na żółty kolor. Trzeba kombinować. Może kolor nie odpowiada, tak? Potem smakami będziemy kombinować. Pelet tu jest 2 mm. Orzech tygrysi. Tak to wygląda. Metoda. A na noc pójdzie gruba karpiuwa. Druga, bo tam jedna jest po prawej. Dobra, rzuciłem fiderka tam wzdłuż brzegu. 3 metry. Będę szukał tego jesiotra. Trzeba szukać fiderkiem. Fiderkiem trzeba szukać ryby. I tyle. Ile dam mu? Z pół godziny i przerzut, nie? Patrz. Gdzie to było? O, tam idę, wiesz. W całej górze. A ty masz jedną gdzieś na prawo całkiem rzuconą? Wszystko na wprost, centralnie. Prawie na tą wyspę. Łoisz mi dzisiaj dupę, Mariusz. Następna. Nie. Przeszedł chyba. Kurwa, słońce nie widzę. Mariuszek, masz okularki. Przywal sobie okularki. I teraz jest jak? Ameryka, co? No trochę. Polepszyło się? Jest tutaj. Daleka droga jeszcze, nie? Daleka. No tak stoi. Ten kij ma 5,5 lb. I dalej na środkowy, Mariusz, co? Dalej. Dobra, to ja się rozbijam. Za chwilę się z wami z powrotem połączę, jeżeli Mariusz wyholuje do końca, a ja szykuję się tutaj na przywitanie gościa, co? Pewnie. Może jest. Kurwa, ten dłuższy, nie? No, słuchaj, patrz jak to jest. Słuchajcie, dopiero teraz włączyłem. Jest karp, patrz jak jest zmotane. Ty, Mariusz, patrz tu. Przez to ci przychodzi. Ty, piękny, słuchaj. Może nie jest źle. Ty, patrz, no, nie jest źle. Poczekaj, patrz tu, nie, jak ta wędka idzie, widzisz? Widzę, weź, trzymaj. Rozbije się. Kolejny Mariusza. O kurde, ola. Te. Jest bydle. To jest ciężarek, to ten ciężarek musiał. Ten ciężarek. Dobra, Mariusz, wędkę sobie połóż gdzieś. Polej ją. Już mi jebł w rękę znowu. Co? Dobra. Na razie będziemy się kąpać, do wody wejdziemy. Podobny pewnie. Kurde, Mariusz podobny będzie. Pod słońce nie widać, ale będzie miał gdzie 5,5. Nie, dycha. Równa dycha. Mówię 9,5. Dycha. Równa dycha. Dyszka. Ale ładna. Dobra, nie męczymy ryby. Nie męczymy ryby. Leci rybka do wody. Pięknie, poszła. Piona, Mariusz. Dzisiaj już jest twój dzień. Piona.
Chłopcy będą prawie. Walka pięknie. Trwa dalej. Co? Walka trwa dalej. No ale to już Rostowa jest, bo jest w Rostowa i jest dopiero notka przed nami. No jest dopiero notka przed nami. To zestawy pomieszał, ale... No, to nie jest. I drugi karp Mariusza na macie. Jeden spadł, dwa karpi już są, jeszcze nocka przed nami. Także sobie truskaweczka. Wszystko na truskawkę, teraz nawet wywieźliśmy. Co Mariusz, ty do łódki truskawka też, nie? Nie słyszy. No, truskaweczka do łódeczki D-Bites 12 mm. Co? Halo! Truskawkę sypałeś, nie? Do łódeczki wywiózł zestaw i czekamy, jeszcze nocka przed nami. Ja, jak mówiłem na początku, będę próbował się dobrać do tych jesiotrów, kurde, fajnie było tego jesiotra pociągnąć. Fiderka mam rzuconego przy brzegu, jesiotry lubią chodzić brzegami, ale na razie nic. A wszystkie brania Mariuszowi na zestawy, na łamańce, na podbite, tyle nad dnem. Czy to może robić robotę? Nie wiem, za chwilę będę zakładał takiego samego łamańca. Zobaczymy. Jedzie na środkowej, siedzi. A już? Idzie w bok? No i siedzi. Mariusz znowu, kurde, na ten zestaw z podbiciem. Tak, no mając. Na ten zestaw z podbiciem jedzie, pięknie. Mogę mało kulek, mam kurwa, z 10 jeszcze może? Jak, przecież mamy. Wziąłeś więcej? No, wziąłem więcej. Nie brakło, kurwa, bo... Jak nie braknie, czekaj. Nie braknie. Jeszcze tyle mamy. No, starszy, nie? O. Na masę przykleimy. Czy teraz biorę ten zestaw, przekładam ten tak samo, ten drugi. Co? Ten drugi zestaw przekładam. Przekładasz? Znowu ją podbijesz, tak? Tak. Jak myślisz, ile? Nie. No to co? Przygotowujemy, co? Powitanie? Rybki, co? Ale Mariusz, ja bym teraz jakiegoś jesiotra widział. Nie, bo jak będzie jesiot, to nie będzie karpi już. Ale to na takim rozrzucie, Mariusz, co? Właśnie jak chodzi łowisko, ci jesiot płonąć tak, że kurwa, karp idzie na bok. No, ten chyba nie będzie już taki, co? Nie, będzie na bok na razie. A idzie, no. Do mnie mało idzie. Jest tu już, czekaj, biorę podbierak, dobra, op. Czekaj, znowu, żeby ci ten, nie? Dalej środkowa, Mariusz. O kurde, ochlapało mnie, ale to nic. Dobra. Jest, ładny. Nie męczymy rybki, leci do wody. Poszła. No. Ten był najmniejszy z tych wszystkich. Aladyn ma lampę Aladyna, a karpiarze mają butle. Butle Aladyna. Nie? Butle Aladyna, słony krupnik. Mariusz, dzisiaj modlimy się do słonego krupnika o 20, co? Mariusz ma kolejnego. Kolejne branie. Tym razem... Co? Ale tam przywalił. Widzicie? Tam w tle widać. Pięknie. I drugi koło niego. Patrz tu. Parak zawinął tam. Kurwa, znów ten zestaw mi wpłynie. Znowu będą Mariusz gadać. Znowu będą gadać. Kurwa, znowu połowili, kurwa. Mówili, jedźcie, pokażcie na większych wodach, co potraficie. I tak dalej. Duperery, szmery, bajery. 18 hektarów woda. 18 hektarów woda. Idźcie. Nie łówcie na tym. W wannie. Kurwa, znowu połowili. Ty, Mariusz, ciekawy jestem, co teraz wymyślą, co? Nie wiem, będziemy czytać. Telewidzowie. Ile dajesz mu?
Więc teraz już nie wiem, jedna ryba jest większa i słabsza, mniejsza, mocniej bije. Kurturarnie. Ten jest. Troszkę inny ma zestaw. Inne łuski w ogóle ma. Będzie koło dychy, Mariusz, co? Będzie koło dychy. Ładny. Ładny. O, poszedł tam pieron. Co? Damy mu troszkę wpadki. No to daj mu tego. Pierdolę, wędki zwiją. Co? Pierdolę, wędki zwiją. Jak ja mam to spać w nocy 20 minut tutaj sobie mówić, to ja to mam. Przyjechałem odpocząć, Ani. Co? Przyjechałem odpocząć, a nie na rybę. No, ale się robisz, Mariusz, co? Idzie. Poszedł do wody kolejny. Nie wiadomo kiedy. Nie zważyliśmy tego. To nie jest, to podobne do dychy. Nie zważyliśmy tego. Może 9 miał. Czy wyjedzie? Czego? Mariusz znowu holuje. Mały haczyk. Kurde. Mały haczyk i dobrze. Metody. Co? Metody. Już miałem jedną brajną wędkę i poszedł. Tak? Przy brzegu. Słuchajcie, pokażę wam, jak nie wierzycie. Jeden zestaw leży nierzucona, ta wędka leży nierzucona. Po prostu. Zaczęło się totalne Eldorado. Totalne Eldorado u Mariusza. Puścił? Co? Puścił. Tak gadałeś. Co się stanęło, Mariusz? Powiedz. Hak za mały. Hak za mały, tak? To jest metoda. Hak za mały. Także takie metody na takie rzeczy. Ja mam tam do metody, to nie wiem pewnie, czy też bym może wyciągnął. Pokaż. Mały haczyk. Widać go? O, widzicie. Także. Zależy, jakie zbiorniki, jakie haki i tak dalej, kurde, bo... Jak chcecie łowić grube karpie, to jest metoda. Tak, dużo spin. Duże i grube karpie to metoda słabo się spisuje w takich po prostu. Chyba, że dać większe zestawy, większe harki. No i tyle. Metoda jest do mniejszych karp, jak ja to mówię, do mniejszych takich, do piąteczki. Oczywiście, no wyciągniecie, ale zdecydowanie widzicie, duże karpie ciągnie się na duże haki, duże kulki. Nawet ty miałeś tam dwie kule założone, tak? No. I doczekałem się brania. Już się robi ciemno. Już tak robił, to za chwilę będzie pobrany. Ty, co to jest? A ja nie wiem, czy to nie będzie jesiot. Nie, już by w górze. Co? Już by wyskoczył. Już by wyskoczył? Mhm. Na razie nie wiadomo, gdzie on jest. Tam na wprost? Nie, Mariusz, on jest gdzieś tu. Może tego już nie ma. Jest. Patrz, on jest w ogóle jeszcze. Chłopie. Mhm. Jedzie. Ale bije. Pięknie idzie. Pięknie. Będzie, wydaje mi się, że będzie fajna rybka. Fajna rybka. Pięknie. Żeby tylko się nie spięła, pokażę wam od razu mój zestaw. To jest ten zestaw, który pokazywałem wcześniej. To nie będzie jesiot? Co? Nie. Jesiot przy brzegu od razu świece robi. Oparzek i karpiszonek. Pełnouski. Dlatego on tak. Wariat. Ostatnio mam coś szczęście do tych pełnouskich. Pięknie podebrane. Jest król. Król jest tylko jeden. Ty, patrz jaki pełnouski. Patrz tu. Spokojnie. Słuchaj, pokażę kuleczkę. Patrz za boczek, delikatnie, patrzcie. Truskawka. Truskaweczka. Zwykły zestaw teraz zmieniłem. Wezmę go. O. Ciężarek, zwykły, najprostszy zestaw. Piękna rybka złota. Co? Złota rybka, piękna.
7. 7. Trzymaj jeszcze. Gra. I co? Jedną siódemkę udało mi się złowić. Właśnie leżę sobie już w swoim Opelku. Przyszykowałem się. Nie ma jak to w kombiaczku sobie leżeć wygodnie. Zestawy w wodzie, centralka. O, na parapecie. Wszystko co mi potrzeba. Czekam na branie. I co? Mam nadzieję, że wskoczę w gumiaczki i wyjedzie co? Poza dyszkę coś. Także, a jak nie, to widzimy się co? Jutro. Jest tatuś. Misio Koragul. Zabiera? Tak, tak. O, płynie. Polejemy, bo może nie będzie wariował, co? Może. Miałem branie, ale holu nie udało się nagrać, bo zaspany byłem, jest nad ranem. Fajny fotę. No, rybka zważona. 9 wyskoczyła. 9 kilo. Pięknie. 9 kilo. Poranny Marek. Poranny. Holu nie nagraliśmy, bo zaspany byłem, wstałem rano. Samego rana. I leci do wody. Strasznie, strasznie mocne te ryby tu są. Poszedł. Patrz. Drugi jedzie. Co i co? Co to było? Było branie jakieś. Branie było. Luźno, tema strasznie, widzisz? Całkiem żyłka jest luźna. Spadła? Spadnięta? No, do brzegu było branie chyba. Kurde mola. Nic, przytnij to. Puściło? A to bliziutko miałeś, to zarzucić. Co? Blisko było. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowym dniu. Jak żeście widzieli, karpia jednego pociągłem. Mariusz też miał parę brań. Też mi popykało. Ale nic. Wstaliśmy. Jeszcze zaspali wszyscy. Ale pogoda piękna się szykuje. Będzie patelnia. Idę mu walne ze 3 bomby. A jak? Idę, trzeba podsypać coś. Co? A jak? Mariusz ma branie z rana, ale mówi, że jest moc. Mówisz, Mariusz, że jest moc? I takie pobudki Mariusz kochasz, co? Ale... 8 razy w nocy, kurwa, goniłem tej wędki. 8 razy? I co, przyleciałem, kurwa, cisza. Podjechało, puściło. Teraz w końcu przywaliło. Ale dziś nie to do brzegu, widziałeś spadł. No. Patrzcie jak tam się wyłożył pięknie. Patrzcie jak ty się pięknie wyłożył. Patrzcie co się odwaliło. Mariusza zestaw tutaj myrda. Zahaczony jest o urwany zestaw. Patrzcie co się odwaliło. Dwa ciężarki są. Mariusza zestaw jest calutki. Tu jest kulki Mariusza są. I ciężarek poniżej z urwanym zestawem, na którym jest ryba. Ja cię kręcę. A ta ryba sobie gdzieś tutaj chodzi.
I weź ją wyciąg teraz. I teraz weźcie go wyciągnie, kurde. Dobra, się rozłączam i pomogę ci jakoś. Rybka jest już tutaj, ale ładna, co? Jest zestaw przelotowy założony. Co tu było spontane, tak? Zsunął się ten zestaw. Jakoś kurde, nie wiem. Dziwne, dobra, ryba. Chyba będzie największa wyjazdu. Widziałem, czy zobaczycie ile żyłki na rybie, kurde. Ona ta jest w żyłce. To łowisz tutaj te rybki. Co tu się kurwa odjebało? Dawid. Patrzcie. Ona chodziła chyba całą noc ta ryba z tym hakiem czy nie. Patrz tu. Widzicie? Ryba uratowana, spryska się zaraz, nie? Dokładnie, odkazi trzeba ładnie. Ale będzie miała ile wali już podejrzewasz? Nie wiem ile ma, ale powiem ci, że tu odjebał się numer niezły z tym. Co? Odjebał się numer niesamowity. Ale to tylko kto? Mariusz tak potrafi. Szlachta! Nie inaczej. Dobra, już ci daję kolejna. Ale jest zciarany. Wszystko zmotane, słuchajcie, tak to jest, jak przyjeżdżają ludzie, wędkarze, co mają takie zestawiki, wiesz jakie mają zestawiki? Takie zestawiki i żyłki pitu. I patrzcie jak tam się spławiło pięknie, patrz, następna piętnastka, ile tam będzie? Będzie zdycha, Mariusz, co? I mają takie, o, pitu. Rwie to wszystko potem i ta ryba się męczy, chodzi z tym. Ma 100 metrów żyłki i ona pływa po całym zestawie. Chwila prawdy panowie. Ile będzie mieć? Jedzie niczego. Ale mocno co wyprawia to. Nie ma tragedii. O, jak nie ma. 10. Równiutkie 10. Podejdę. Rybka leci do wody. Op. Z kulturką, spokojnie. Poszła. Patrzcie ile żyłek jest, zaraz. Metoda jest jedna. Co to jest za żyłeczka? Co? Metoda była chyba. Metoda, co to jest? Potem to takie... masz jeszcze zieloną żyłkę, masz brązową, fioletową i na końcu jeszcze strzałówka biała. To ile ta ryba odwiedziła zestawów? To nie wiadomo. Ale to jest... Zresztą tu wymota wszystko. Mariusz ma karpia. Nie taki duży, ale myślę, że tak czwóreczka, nie? Zaraz zważymy. Myślę, że koło 6. Ja obstawiam czwóreczkę. 4-5, Mariusz. Co? Palcami złapał. Klasycznie. Klasycznie zapięty. Czekaj, wariacie. Ważymy, nie? No tak z ciekawości czystej. Poteczka? No. Pięć. O kurde, Mariuszek, 7! No widzisz? Ty, 7! I rybka standardowo jedzie do wody. Przestaliśmy liczyć karpie. No czekamy, kurde, czekamy na tą 20. No przesadziłem, no poza dychę. Nie wyślisz mi jeszcze poza dychę. Dycha jak w mordę była. 9 dycha. Patrzcie jak tam pięknie się spławił. Ty, kaczkę chciał wciągnąć pod wodę. A na fiderze totalna cisza. Ani jedna rybka nie wyjechała na fidera. I widzicie, duży zbiornik. Może nie aż taki potężny, wiadomo, ale duży. Zupełnie inna komercja. Duże są ryby, duże karpie są. Są jesiotry po 1,5 metra. Bardzo duże są ryby. Nie złowiliśmy chyba nic mniejszego niż 5 kg, Mariusz, co? Nie, no
nie ma i dlatego feeder nie robi robotę. Tak jak wspominałem wcześniej, tak jak zawsze mówiłem, fiderek jest bardzo dobry na parę godzinek, na zbiorniki takie małe, fiderowe, karpie do 5 kg, łowienie szybkościowe, można się pobawić. Wiadomo, na fiderka, jak zawsze mówiłem, też wpadnie ten większy karp. Mariusz miał na zestaw do metody dwa brania i spadły karpie, tak? Te haczyki są za małe, nie? Tam co te miałeś tam? Dumbbellsiki, tak? No, Debajsa dumbbellsiki miał te takie, to był chyba wanilia, kukurydza, miał dwa brania i ryby spadły i tyle, po prostu, nie zerwały się i tyle, także haczyk był po prostu za mały, nie? Ładujemy wszystko na duże, ciężkie zestawy karpiowe, lubię najbardziej takie łowienie, żeby wyczekać tą rybę, posiedzieć, porozmawiać i teraz tak jak mówię, jedna doba, dwie doby, można się zasadzać, a na fiderka parę godzin. I tak to po prostu wygląda. Kochani, pierwsza doba za nami. Kończymy pierwszą dobę. I ciąg dalszy nastąpi, bo zostajemy na drugą dobę. Ciąg dalszy nastąpi. Ty, Mariusz! Kurde, teraz się spławia, gdzie rzuciłem tam wczoraj pod brzegiem. No, ciąg dalszy nastąpi. Będzie drugi odcinek, bo jak wspomniałem, będzie druga doba. I co, kochani, do następnego. Trzymajcie się. Serdecznie zapraszam do mojego sklepu. Przynęty, na które łowicie, macie w opisie filmu. A my czekamy dalej na branie. Szybciutko się właśnie z wami żegnam. Bajera ciach.